Witam tych, którzy dobyli w międzyczasie. Trzecie nasze spotkanie. Jesteśmy przy siedmiu zborach Księgi Objawienia. Ci, którzy byli ostatnio, chyba większość z nas była. Ile zborów przestudiowaliśmy? Trzy. Potraficie z pamięci wymienić ich nazwy? Nie patrząc do ściągawek? Pierwszy zbór? Efes. Później Smyrna i Pergamon. Pergam, jakkolwiek byśmy nie nazywali tego miasta. A pamiętamy, co oznaczały te okresy? Efes, samo słowo, co oznacza? Pożądany, ten, który jest pożądany, stan pożądany. Zbór efeski był właśnie takim zborem, co do którego Pan Jezus nie ma zbyt wiele uwag. Jest to ten okres, pierwszy wiek rozwoju Kościoła, rozwoju chrześcijaństwa. A wiemy, że historia siedmiu zborów ma nam objąć całą historię, tak? Od Chrystusa aż do powtórnego Jego pojawienia się tutaj na ziemi. Zbór efeski to jest ten pierwszy okres. Oczywiście tam Pan Jezus mówi, mam Ci również za złe, nieco za złe, tak, że opuściłeś swoją pierwszą miłość. Myśmy omawiali te rzeczy. Później Smyrna. O, dużo gorszy okres. Nie dlatego, że chrześcijaństwo utraciło swoją czystość. Nawet chyba to był pod tym względem czystości nauk ewangelicznych nawet lepszy okres niż ten efeski, dlatego że zborowi w Smyrnie, do zboru w Smyrnie Pan Jezus nie kieruje żadnej nagany. To jest bardzo ciekawa historia. Jeszcze jeden zbór, który poznamy dzisiaj, nie będzie miał żadnej nagany. Są też dwa zbory, które w tych siedmiu nie mają żadnej pochwały. Te akurat też poznamy dzisiaj. No jest trochę różnica, tak? Gdyby ktoś nie miał nic dobrego do powiedzenia o mnie, albo wtedy, gdy ktoś miałby tylko same superlatywy, tak? Chciał powiedzieć o mnie. Jak byśmy się czuli? W której sytuacji lepiej? No zawsze lepiej, gdy ktoś ma coś dobrego o nas do powiedzenia. Jeśli chodzi o Smyrnę, tam nie czytamy żadnych słów nagany. Dlatego, że jeśli chodzi o czystość nauk ewangelicznych, ten zbór stał bardzo wysoko. Ale jeśli chodzi z kolei o prześladowania, nie było chyba takiego okresu tak trudnego, jak właśnie tamte czasy. Krew, przemoc, rzymskie areny, prześladowania ze strony rzymskich cesarzy. I kolejny zbór to był zbór pergamoński. To już smutniejszy okres, jak pamiętamy. Bo to był okres kompromisu, powiedzieliśmy. Kompromisu między Kościołem, między chrześcijaństwem, a władzami świeckimi, państwem. I ten kompromis doprowadził do tragicznego w zasadzie upadku nauk biblijnych, zapomnienia niektórych nauk. Na to miejsce w wyniku tego kompromisu chodzą różne ludzkie zwyczaje, różne tradycje. Okres pergamoński to okres popularności Kościoła. Kościół prześladowany, tak, staje się Kościołem popularnym. A za popularność trzeba płacić, bo popularność łączy się, wiąże się z tym kompromisem. Samo słowo Pergamon, Pergam, jak mówiliśmy, oznacza wzniesienie, podwyższenie. Kościół jest wyniesiony, tak, wywyższony, ale wywyższony, bo ma stanowiska, bo ma władzę, ale traci to, do czego został faktycznie powołany. Został powołany do niesienia prawdy ewangelicznej. Pan Jezus powiedział, aby Jego apostołowie, naśladowcy szli na cały świat i uczyli tego, co On ich nauczył, co On im przekazał. A teraz wchodzą do Kościoła ludzkie zwyczaje, ludzkie tradycje. To tak króciutko historia tych trzech zborów, które poznaliśmy. Kolejny zbór mamy otworzoną Księgę Objawienia. Kolejny zbór to jaki będzie?
List do zboru w Tiatyrze. Czytamy. A do anioła zboru w Tiatyrze napisz. To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu. Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość twoją. I wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza, i zwodzi moje sługi uprawiać przeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we przeteczeństwie swoim. To też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. A dzieci jej zabiję i poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Wam zaś pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę ja otrzymałem od Ojca mojego, dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Jest to dość długi list, jeden chyba najdłuższy list, jaki z tych siedmiu, jakie są przekazane przez Jezusa tym siedmiu zborom, a przez to i nam, które omawiają historię chrześcijaństwa. List tak długi chyba również dlatego, że odnosi się do najdłuższego okresu w historii chrześcijaństwa, bo okres pergamoński zamyka się gdzieś w 538 roku. Tak podają historycy, teolodzy. Oczywiście tak jak wszystkie daty, jest to pewna umowna data, no ale jakoś musimy się w tej historii poruszać. Czyli gdzieś od 313 albo 323, jak podają inni, do 538 mieliśmy ten okres kompromisu, okres popularności Kościoła, okres Kościoła pergamońskiego. Teraz od 538 roku następuje Tiatyra. I okres Kościoła tiatyrskiego liczy się do 1648 roku. Czyli połowy XVII wieku, czyli tak naprawdę ponad 1100 lat. Bibliści przyjmują, że trwa okres Kościoła tiatyrskiego. Dlaczego akurat 1648 rok? Za chwilę chciałbym trochę więcej na ten temat powiedzieć. Czyli Tiatyra obejmuje nam praktycznie całe średniowiecze. Tak? Od 538 roku do 1648. Całe średniowiecze, ktoś mógłby nawet powiedzieć całe mroczne średniowiecze. Zresztą, gdy studiowaliśmy księgę Daniela, tam dwukrotnie pojawiał nam się okres 1260 dni, 1260 lat. To jest prawie ten okres. Prawie ten okres. Około 13, 12, 11 wieków, jakkolwiek by nie liczyć. Bardzo długi okres historii nowożytnej, bo gdy teraz dożywamy 2000 roku, tak, czyli połowa z tego okresu, ponad 10 wieków, to jest czas Tiatyry. Ale za chwilę, tak powiedziałem, trochę więcej powiemy na ten temat. Ale zacznijmy od początku. Jak przedstawia się Pan Jezus tutaj? Bo my, studiując tamte trzy zbory, zauważyliśmy, że do każdego zboru w szczególny sposób Pan Jezus przedstawia się. Zawsze inaczej. I to przedstawienie ma również swoje znaczenie, ma swój sens. Gdy Pan Jezus przedstawiał się w zborze w Smyrnie, to przedstawiał się jako ten, który był umarł, a ożył. Ten, który panuje nad śmiercią. Dlatego, że w tym okresie smyrneńskim akurat śmierć była
tym najbardziej widocznym elementem prześladowania, męczeństwo. Do zboru w Tiatyrze Pan Jezus przedstawia się, to mówi, Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi Jego podobne są do mosiądzu. Syn Boży, czyli ktoś bardzo szczególny, który ma oczy jak płomień ognia. My już powiedzieliśmy, że ten okres dotyczy mrocznego średniowiecza. To ludziom w tym okresie wydawało się, że jest ciemno, że nic nie widać, że jest mrok. Ale Pan Jezus mówi, ja mam oczy, które widzą. Nawet gdy było bardzo ciemno, to ja widzę, bo mam oczy jak płomień ognia, które mogą oświecić nawet ten najstraszliwszy mrok. A nogi Jego podobne są do mosiądzu. Nogi są zawsze w Biblii symbolem tego, co miażdży, depcze. Zresztą Pan Jezus tutaj potem mówi do Tiatyry, że tych, którzy się nie upamiętają, On zmiażdży, zdepcze. Boża cierpliwość też ma jakiś swój kres. Bo Bóg nie tylko jest cierpliwy, Bóg nie tylko jest miłością. Bóg również jest tym, który wykonuje wyroki. Jest również sprawiedliwym. I Pan Jezus powołuje się tutaj również na to. Myśmy czytali ostatnio z Księgi Malachiasza o ludziach, którym wydawało się, że to jest nawet źle służyć Bogu, bo to ci bezbożni mają lepiej. Wszystko im się udaje. Nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. Pamiętacie, co czytaliśmy? Bóg mówi, nadejdzie taki dzień, kiedy znowu będziecie widzieli różnicę między tym, który Bogu służy, a tym, który Mu nie służy. Bo nadchodzi dzień, który pali jak piec, jak ogień, który zmiecie wszystko, jak ściernisko pali się latem, tak, po żniwach. Także nie pozostawi ani gałązka, ani korzenia. Wszystko zostanie zniszczone. Tam była mowa o już tym sądzie ostatecznym, o zakończeniu historii świata, historii grzechu. I Pan Jezus tutaj już na samym początku, gdy przedstawia się, chce powiedzieć, jakkolwiek byłoby źle, jakkolwiek byłoby mrocznie, ja widzę, ja jestem z wami. I nawet gdyby teraz wydawało się wam, że to jest źle służyć Bogu, że to bezbożni mają lepiej, nie bójcie się. Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To już pierwsza wizja pierwszego rozdziału mówiła o tym. Jezus, który się przechadza pośród siedmiu świeczników. Ja jestem z wami. Tutaj oczywiście znowu nie będziemy analizowali każdego słowa, każdego wiersza, ale pojawia nam się tutaj pewne imię w 20 wierszu, Izabel. Gdy czytaliśmy list do zboru w Pergamie, tam pojawiło nam się inne imię, Balaam, tak? Czy Bileam, tak? Który nauczył Balaka, króla Moabitów, jak zwodzić, jak zwieść Boży lud. I Bileam był w okresie popularności kościoła, tego pergamońskiego, symbolem połączenia się tego kościoła z państwem. I to już nam się wydawało, że jak gdyby jest krew tego odstępstwa. To już jest największa tragedia, jaka mogła się stać, wydarzyć. Ale pojawia nam się tutaj imię kobiety, Izabel. A to nawet takie przysłowie mówi, tak? Takie popularne przysłowie, że gdzie diabeł nie może, to posyła kobietę. Tak? Jakkolwiek Bileam byłby symbolem wielkiego odstępstwa, tak Izabel na pewno Bileama bije o głowę. Rzeczywiście. I dlatego Izabel pojawia się w zborze tiatyrskim jako symbol jeszcze większego odstępstwa niż to, które miało miejsce w okresie pergamońskim. Czyli tam jak gdyby był początek odstępstwa. Tutaj wszystko już nabiera wielkiego rozpędu, wielkiego rozmachu. Jest to symbol czegoś jeszcze gorszego. Najpierw chciałbym kilka słów powiedzieć o historycznej Izabel, zanim powiemy o tej symbolicznej tutaj z listu do Tiatyry. Jej historię możemy znaleźć na kartach Starego Testamentu.
Jest to bardzo długa i bardzo bogata historia. Była to córka pogańskiego króla Sydonu i kapłanka kultu Baala. No, dopóki żyła sobie w Sydonie, dopóki była kapłanką tam, tego kultu, nie było żadnego problemu. Problem zaczął się wtedy, gdy tę kobietę poślubił Achab. Achab, król izraelski. Król izraelski Achab poślubia Izabel. Dochodzi, według biblijnych słów, do takiego duchowego cudzołóstwa. W Biblii, w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie Bóg kategorycznie zabrania takich związków. Dlatego, że z takich związków nigdy nic dobrego nie wychodzi. Achab powinien być wyznawcą prawdziwego Boga, Boga Jahwe. Jezabel była związana z kultem Baala. Potwornego kultu, bardzo, bardzo strasznego. Teraz te dwie osoby pobierają się. Wiecie, w niektórych związkach jest tak, że to mężczyzna wiedzie prym, tak? Ale w niektórych związkach jest tak, że to kobieta przewodzi. Niektóre kobiety, widzę, uśmiechają się. No, w tym związku to Izabel była górą. Namówiła Achaba różnymi tam swoimi podstępami, no tak jest z kobietami, by wytracił, tak, proroków bożych. Zostali wymordowani wszyscy prorocy w Izraelu, kapłani. Nakłoniła go do bałwochwalstwa. Pismo Święte opisuje, że naród izraelski zawsze miał tendencję do bałwochwalstwa. Jakkolwiek właściwie istnieje historia ludu Bożego, to zawsze my ludzie mieliśmy takie skłonności do tego, aby czynić sobie wyobrażenia, podobizny bogów, bóstw, tak? A Bóg dał 10 przykazań i już drugie przykazanie mówi wyraźnie: nie uczynisz sobie podobizny, tak? Rzeźbionej, malowanej, jakiejkolwiek, czegokolwiek, co jest na niebie, na ziemi albo pod ziemią, i nie będziesz się temu kłaniał. Jest to bardzo wyraźne przykazanie, bardzo jasne. I Izraelici znali to przykazanie. Zresztą pamiętamy Księgę Daniela, 3 rozdział, gdy król babiloński Nebukadnezar wystawił olbrzymi posąg, cały ze złota, i kazał się pokłonić temu posągowi. Wszyscy przedstawiciele wszystkich narodów wtedy zostali tam zebrani i mieli oddać pokłon. Wszyscy oddali pokłon, tylko 3 przyjaciele, tak, Daniela, nie uczynili tego. Król powiedział, że mają drugą szansę, że powinni z niej skorzystać. Oni powiedzieli, że nie skorzystają. Po raz drugi była próba, nie pokłonili się, zostali wrzuceni do rozpalonego pieca. Ale Bóg w sposób cudowny ich tam wyratował. Samo pójście tam na równinę Dura, tam gdzie stał ten posąg, nie było grzechem. Bo nieraz mi ludzie dzisiaj pytają, tak, czy w takim razie dzieła sztuki są grzechem i tak dalej. Nie, samo wyobrażenie czegokolwiek nie jest przestępstwem. Grzech jest wtedy, gdy my zaczynamy oddawać temu cześć, gdy staje się to przedmiotem kultu. I samo pójście przyjaciół Daniela tam na równinę Dura nie było czymś niczym złym. Moment, w którym zażądano od nich oddania czci, pokłonu temu posągowi, stał się już problemem. I oni tego nie uczynili. I opowiadam o tym, dlatego że tak jak od każdego przykazania, no, nas zawsze gdzieś wewnętrznie bardziej ciągnie do złego niż do dobrego. I zawsze w historii również ludu Bożego było tak, że gdzieś tam były jakieś formy bałwochwalstwa, mniejsze, większe, ale zawsze następowały również reformacje, tak? Jakiś czas odnowy następował. Ale Pismo Święte opisuje nam, że to, co działo się za króla Achaba, nigdy ani wcześniej, ani później nie było tak potężnego bałwochwalstwa. Wszystkie ogrody, gaiki, lasy były wręcz wzgórza, tak, jakikolwiek pagórek znaleziono, tak, jakąś wyżynę. Już budowano tam ołtarz, budowano maleńką świątynkę. Oczywiście nie ku czci prawdziwego Boga, ale ku czci Baala.
Sprowadzono proroków Baala. Jezabel zabrała o to. A gdy brakowało, to szkolono lokalnych proroków i kapłanów. Tak, Baala. Także kult Baala rozpowszechnił się i cały kraj objął. Praktycznie nauka, wiara w prawdziwego Boga całkowicie zanikła. A ci, którzy chcieli ją wyznawać albo głośno przyznawali się do niej, byli prześladowani. Pismo Święte, jeszcze raz podkreślam, mówi, że był to najtragiczniejszy okres pod tym względem. Dochodziło do tego, że Izabel dopuszczała się, rozkazywała, aby mordowano ludzi niewinnych, jeśli tylko, znaczy niewinnych, w jej oczach winnych, bo ktoś tylko, kto sprzeciwił się, tak, temu kultowi, czy nie chciał oddać pokłonu Baalowi, był mordowany, zabijany. Ale Pismo Święte opisuje nam, że jednak w czasie jej panowania, w czasie jej prześladowań pozostała jednak grupka wiernych ludzi, osób nawet, przepraszam, nieznających się nawzajem. Tak jak Biblia mówi, które nie zginały kolan przed Baalem. Bo w pewnym momencie, bo w tym czasie jako prorok Boży działa Eliasz. I nawet w pewnym momencie Eliasz skarży się przed Bogiem, że to wszystko, co on czyni, tak, chyba nie ma większego sensu, większego znaczenia, bo tak naprawdę to Jezabel już wszystkich proroków wymordowała. I tak naprawdę to chyba on sam, Eliasz, pozostał jako jedyny, który wierzy jeszcze w prawdziwego Boga. A wtedy Bóg mu objawił, powiedział: Eliaszu, nie martw się. Ja mam jeszcze 7 000 takich jak ty, którzy nie skłonili swego kolana przed Baalem. Te osoby nie znały się przecież między sobą, bo one gdzieś w ukryciu realizowały swoją religię. Ale Bóg objawił to Eliaszowi. Historia tego największego okresu prześladowań za czasów Izabel trwa 3,5 roku. Przez 3,5 roku Bóg jak gdyby czeka, aby ta kobieta, aby król Achab, aby wszyscy inni coś zrozumieli, upamiętali się. Przez 3,5 roku w Izraelu jest olbrzymia, totalna susza. Deszcz nie pada. Ma to być znak. I to Eliasz oficjalnie przepowiedział. Powiedział, że jest to wyrok Boży. Izabel dodatkowo jeszcze oczywiście podawała się za prorokinię. Także te wszystkie... Dlaczego tyle mówię o Izabel? Chciałbym, abyśmy sobie uświadomili, że te wszystkie elementy w sposób niesamowity pasują do tego okresu tiatyrskiego. A okres tiatyrski to jest okres Kościoła średniowiecznego. I gdybyśmy teraz analizowali te wszystkie elementy, to nawet ten okres 3,5 lat dokładnie pasuje, bo 3,5 roku, to już w księdze Daniela również występował ten okres. Czas, czasy i pół czasu. Myśmy mówili, że to jest 3,5 roku, przekładając to na dni, to było 1260 dni, 1260 lat. Czyli nawet te 3,5 roku z czasów Izabel, Eliasza, dokładnie pasuje tutaj, bo mamy właśnie około... Mamy ten czas, tak? Tego mrocznego średniowiecza. Nie chciałbym tutaj teraz opowiadać, co było w czasach mrocznego średniowiecza. My jakąś tam wiedzę ogólną na ten temat mamy. Myśmy już trochę przy okazji Księgi Daniela mówili trochę więcej. Powiemy na ten temat, gdy będziemy studiowali historię 7 pieczęci. No już niedługo, tak? Na następnych spotkaniach. Dzisiaj tylko jak gdyby sygnalizujemy, bo historia 7 zborów raczej objawia nam to, co się działo w Kościele w środku, niż to, co się działo na zewnątrz. Dopiero historia 7 pieczęci jak gdyby pokazuje tę samą historię, ale z perspektywy obserwatora, który patrzy z zewnątrz na te wydarzenia. Tutaj mamy jak gdyby to, co się dzieje od środka. Kościół jak gdyby dochodzi do swego dna, jeśli chodzi o odstępstwo, o zagubienie prawd
biblijnych. Ale w tym wszystkim, w 24 wierszu czytamy: wam zaś pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. Trzymaj się tylko mocno tego, co posiadasz. Wam zaś pozostałym, czyli tak jak w czasach Eliasza była resztka, tak, te 7000 osób, tak w czasach tiatyrskich, w czasach, gdy Kościół doszedł do samego dna, gdy dosięgnął, tak jak 24 wiersz mówi, szatańskich głębin. Słowo szatan, tron szatana nie po raz pierwszy pojawia nam się w tych 7 zborach. Pamiętacie? Już w poprzednich okresach chyba dwukrotnie czytaliśmy o tym. Ale tu mamy szatańskie głębiny. Czyli już głębiej zejść nie można, albo głębiej już odejść nie można. To jest to dno. To są te głębiny szatańskie. To jest to, co diabłu udało się zrobić, zwodząc Kościół, zwodząc lud Boży. I wam pozostałym, tej resztce, czyli w tym czasie, mimo tak mrocznego okresu, była resztka, która trzymała się Bożej prawdy, tak jak ją rozumiała. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie. Czyli już ten sam wiersz sugeruje nam, że oni nie znali całej prawdy objawionej. Oni nie wiedzieli tego wszystkiego, co my dzisiaj wiemy. Bo musimy sobie uświadomić, że to już jest, jak gdyby końcówka tego okresu, to jest 15, 16, 17 wiek. Czyli od czasów Chrystusa, gdy On podał apostołom te nauki, no upłynęło już sporo czasu. Te prawdy nie zostały zapomniane jednego dnia. To był proces. Na jednym z wykładów Mark Finney pokazywał ten proces, jak ludzie odchodzili w historii od prawdziwych nauk biblijnych. I potem tak samo długiego procesu trzeba było, aby te prawdy wydźwignąć na światło dzienne. I w tym okresie ci ludzie nie znali wielu nauk, wielu zasad. Ale Bóg mówi: te, które znacie, te, o których wiecie, trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Bóg zawsze zbawiał ludzi. W każdym okresie historii. Z tej świadomości, jaką mieli. Najgorzej jest, gdy my mamy czegoś świadomość, a nie wykonujemy tego. Już pierwszy rozdział, trzeci wiersz mówi: błogosławiony ten, który czyta, który słucha i zachowuje słowa, które są tam zawarte. I tutaj Pan Jezus jak gdyby apeluje do Tiatyry. Rozumiecie pewne rzeczy. Trzymajcie się ich mocno. Tych ostatnich jak gdyby resztek. Trzymajcie się, aż przyjdę. Jest tu ciekawe to słowo, aż przyjdę. Ona po raz pierwszy nam się tu pojawia. Bibliści, teolodzy sugerują, mówią, że Pan Jezus jak gdyby przez to sformułowanie chce powiedzieć, że od tego momentu On jak gdyby w każdym momencie historii świata może przyjść. Dlaczego dopiero od tego momentu? Dlaczego nie mógł przyjść wcześniej, w okresie na przykład Smyrny? Dlaczego nie mógł przyjść w okresie Efezu? Tak wspaniały okres. Czysta nauka, czysta Ewangelia. Wtedy większość byłaby zbawiona. No ja pomijam już to, że nas by nie było tam, tak? Bo myśmy się urodzili dopiero w XX wieku. Ale dlaczego dopiero w zborze w Tiatyrze pojawia się to sformułowanie: aż przyjdę? Dlaczego Kościół od tego czasu może spodziewać się literalnego nadejścia swojego Pana? Jest bardzo ciekawy fragment, wiersz, w liście apostoła Pawła do Tesalonicza. Myśmy przy okazji księgi Daniela czytali to, ale teraz chciałbym, byśmy jeszcze raz to przeczytali. Drugi list, to jest 1280 strona, 1281, drugi list Pawła do Tesalonicza, drugi rozdział. I tam chcę pierwszych 8 wierszy przeczytać.
Ci, którzy otworzyli, niech śledzą, ci, którzy nie otworzyli, niech wsłuchają się. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas napisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Apostoł Paweł Tesaloniczanom wyjaśnia kwestię przyjścia, powtórnego przyjścia Pana Jezusa. To jest ten moment, który pojawia się w Tiatyrze. Aż przyjdę. Dlaczego w takim razie właśnie nie w okresie smyrneńskim, efeskim czy pergamońskim? Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, trzeci wiersz mówi. Bo nie nastanie pierwej ten Dzień Pański, czyli Pan Jezus nie powróci powtórnie, wcześniej nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo. I nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem, lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje tak, iż się objawi dopiero we właściwym czasie? Albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Już wtedy, gdy Paweł to pisał. Już działa. Dopóty ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Apostoł Paweł w sposób wyraźny mówi, że Pan Jezus nie powróci wcześniej, zanim w Kościele nie powstanie, nie objawi się olbrzymie odstępstwo. Nie było tego w okresie efeskim, nie było w smyrneńskim. Okres pergamoński to jest początek. Okres tiatyrski to jest samo dno, głębiny nauk szatańskich. Czyli już gorzej być nie może. Czyli dlatego dopiero w tym okresie pojawia się ten termin, aż przyjdę. Czyli odstępstwo już stało się. To, co przepowiadał apostoł Paweł, zaistniało w Kościele. Czyli od tego momentu już chrześcijanie mogą spodziewać się powtórnego przyjścia Chrystusa. Apostoł Paweł to jest swego rodzaju prorok. No nie tylko nauczyciel, nie tylko wielki apostoł, ale również tutaj prorok, który podał słowa Boże dotyczące tego odstępstwa, które pojawi się w Kościele. Znowu dużo czasu by nam zajęło. My wrócimy do tego przy historii siedmiu pieczęci. Ale jeśli pamiętacie Księgę Daniela, no są w lepszej sytuacji ci, którzy chodzili na te spotkania. To już nawet teraz domyślacie się, dlaczego przyjmujemy tutaj dla okresu tiatyrskiego początek rok 538. Bo 538 to był ten początek supremacji, tak, Kościoła powszechnego, supremacji małego rogu z Księgi Daniela. Pamiętacie? Supremacji papieskiej, która trwała przez dokładnie 1260 lat. Dokładnie co do roku. Myśmy dokładnie te proroctwa omawiali. I to jest właśnie to, o czym prorokował Paweł. Objawi się odstępstwo, a tym odstępstwem miało być pojawienie się, tak, kogoś, kto będzie uzurpował sobie, kto będzie stawał, kto stanie na miejscu Boga. Tam apostoł Paweł mówi, zasiądziesz w świątyni Bożej, podając się za Boga. Myśmy również to wyjaśniali, co to oznacza, w jaki sposób papiestwo przywłaszczyło sobie atrybuty i tytuły boskie. Chociażby trzy tytuły, które należą do Trójcy. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Ojciec Święty, nasz Bóg Ojciec. Tytuł, który przywłaszczył sobie człowiek. Głowa Kościoła. Pismo Święte mówi, że jedyną głową Kościoła jest Syn Boży, Jezus Chrystus. Człowiek przywłaszczył sobie tytuł głowa Kościoła. I w końcu zastępca Syna Bożego.
Zastępcą Syna Bożego w myśl Biblii jest jedynie Duch Święty. I znowu człowiek przywłaszczył sobie ten tytuł. Zastępca Syna Bożego, głowa Kościoła i Ojciec Święty. Ale to już myśmy analizowali w sposób bardzo dokładny. Jeszcze przy okazji siedmiu pieczęci wrócimy do tego tematu. Ale widzę, jest myśl. Jest to bardzo ciekawa rzecz. Jeśli pamiętacie to spotkanie na temat ósmego rozdziału Księgi Daniela, że o tym, jak prawda o świątyni niebiańskiej została powalona na ziemię. Jest to, ja pamiętam, jak wyście reagowali, był to jeden chyba z najmocniejszych wykładów, najmocniejszych spotkań, ale gdy emocje opadły, gdy przemyśleliśmy to jeszcze raz na spokojnie, na trzeźwo, Pismo Święte jest tutaj jasne, a historia po prostu to potwierdza. Nie da się wymazać z historii 13 wieków. Jest to po prostu niemożliwe. Można wymazać jeden dzień, można wymazać 20 lat, można wymazać może stulecie, tak? Ale nie da się wymazać 13 wieków. Ale jeszcze raz podkreślam, my do tego wrócimy przy historii siedmiu pieczęci. I kończąc historię zboru tiatyrskiego, bo jeszcze nam trzy pozostały, a musimy je dzisiaj omówić. 26 wiersz. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami. Będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak ja skruszone naczynia i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę ja otrzymałem od Ojca mego, dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Zwycięzca otrzyma władzę nad poganami. Dlaczego akurat takie zwycięstwo jest tutaj oferowane? Bo to zwycięstwo, ta władza nad poganami jest tutaj symbolem wyzwolenia. Bo w czasach Jezabel, w czasach właśnie tego pogaństwa, to ono miało władzę nad ludźmi wierzącymi. Tak było w czasach Starego Testamentu, gdy Achab był królem Izraela, to ludzie wierzący nie mieli nic do powiedzenia, to oni byli prześladowani, to oni byli ścigani, to ich wiara była potępiana, to kult Baala był wywyższany. I tak samo było w średniowieczu. Wystarczyło posądzenie, że ktoś czyta Pismo Święte. Wystarczyło pomówienie, że wierzy inaczej niż naucza oficjalny Kościół. To już było przyczyną do stosów, tak? Już nie chciałem tego, ale stosy, zabójstwa, działanie inkwizycji, tak? Inkwizycja to nie jest wymysł czasów średniowiecza. Inkwizycja była już za czasów Achaba. To tylko zostało przetransponowane i zastosowane w czasach nowożytnych. I tutaj czytamy i będzie dam mu władzę nad poganami. Czyli Bóg jak gdyby chce powiedzieć, nastąpi zmiana. Do tej pory oni panowali nad wami. Ale przyjdzie taki dzień, tak jak czytaliśmy w Malachiaszu, kiedy znowu zobaczycie różnicę między sprawiedliwym a niesprawiedliwym. Bo tak naprawdę to wy będziecie panowali. Bo tak naprawdę to wy jesteście zwycięzcami. Wy, którym dzisiaj wydaje się, że jest tak ciemno, że jest tak mroczno, że naprawdę Bóg chyba tego nie widzi. Zapomniał. Nie, Pan Jezus przedstawia się tutaj jako ten, który ma oczy jak płomień ognia. Ja widzę, mówi, i ja jestem z wami. Dobrze, idźmy dalej. I wydawałoby się, że to już jest naprawdę dno. Naprawdę głębiny szatańskie. Ale muszę was trochę zmartwić, bo nadchodzi chyba jeszcze gorszy okres. Nie dlatego zły, że są takie prześladowania i tak dalej. Nie, pod innym względem zły. Bo tutaj w Tiatyrze, zauważcie, Pan Jezus jeszcze miał za to Tiatyrę pochwalić. Bo czytamy, tam była resztka, tak, która trzymała się tych prawdziwych nauk. Ale następuje list do zboru w Sardes, w którym nie ma pochwały.
A do anioła zboru w Sardes napisz, to mówi ten, który ma 7 duchów Bożych i 7 gwiazd. Znam uczynki Twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, i upamiętaj się. Jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie Cię zaskoczę. Lecz mam w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szatę białą i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota. I wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. No, powiedziałem, że nie ma tutaj pochwały, ale jednak Pan Jezus też tam kilka osób znajduje. Zauważyliście? Mówi, mam tam kilka osób. Sardes. Sardes jest to kościół wieku reformacji. Gdzieś od 1648 roku do 1790 roku. Dlaczego 1648 rok to jest, uważamy tutaj jako ten okres przełomu? Dlatego, że w 1648 roku był zawarty tak zwany z historii pokój westfalski. Ci, którzy dobrze się orientują w historii, wiedzą, że był to szczególny układ, szczególny traktat pokojowy, dlatego że kończył wojny i właśnie religijne, bo jak gdyby jako konkurencja dla Kościoła powszechnego wyrastają kościoły reformacyjne. No ale Kościół powszechny nie godzi się z tym, że pojawia się reformacja, szczególnie ta wielka reformacja ze czasów Lutra, 1517 rok, czyli początek XVI wieku, XVI wiek, XVII wiek i tu oto mamy, czyli przez około 100 lat trwały niesamowite właśnie wojny religijne. My to też z historii znamy. Zresztą te wojny do dzisiaj toczą się. Byliśmy tam, Irlandia chociażby, tak? Protestanci z katolikami, no nie mogą się dogadać. Tak? Mimo, że w 1648 roku pokój westfalski został zawarty, który godził, tak, kościół katolicki powszechny z kościołami reformacyjnymi. Kościoły reformacyjne na mocy tego traktatu, pokoju westfalskiego, zostały prawnie uznane w świecie chrześcijańskim. Do tej pory były prześladowane. Od tej pory zostają uznane. Wiecie, i stało się dokładnie to, co w 313 roku, kiedy Smyrnie, kościołowi smyrnańskiemu, Konstantyn Wielki daje pokój, wolność. Kiedy wychodzą dekrety mediolańskie, które uznają kościół chrześcijański za kościół panujący, państwowy, pełnoprawny. Okres pergamoński to był wtedy okres upadku kościoła, bo dopóki byli prześladowani, Smyrna, dopóki była prześladowana, była czysta, jeśli chodzi o biblijne zasady. Gdy chrześcijaństwo zostało uznane, totalne odstępstwo. I tak samo tutaj, dopóki kościoły reformacyjne czuły ten bicz, bat prześladowań, były to żywe kościoły. Kościół luterański, husyci, bracia polscy. Moglibyśmy tu wymieniać kościół założony przez Kalwina, innych wielkich reformatorów. Ale w momencie, gdy następuje ten pokój westfalski, gdy te kościoły zostają uznane w świecie chrześcijańskim, to ożywienie charakterystyczne dla wczesnej reformacji znika. Kościoły te jak gdyby osiadają na laurach, osiadają w swoich ławkach, układają swoje katechizmy, a już nic więcej zrozumieli nie mają do zrobienia. Wszystko, co mieli do wywalczenia, nagle zdało im się, że już wywalczyli i spoczęli na laurach. Życie stoczyło się do formalizmu. Te kościoły zaczęły kostnieć. Jak przedstawia się Pan Jezus temu właśnie kościołowi czasów reformacji? Ten, to mówi ten, który ma 7 duchów Bożych.
Powiedzieliśmy, to siedem duchów Bożych to jest pełnia Ducha Świętego. A Duch Święty w Biblii jest takim symbolem życia. Pan Jezus mówi, ja przychodzę do was, przedstawiam się jako ten, który ma pełnię życia. Chcę tę pełnię życia tchnąć w was. Dlaczego Pan Jezus akurat z zboru w Sardes mówi, że chce do nich tchnąć pełnię życia? Dlaczego akurat im? A dlaczego nie innemu zborowi? No bo mówi do nich w pierwszym wierszu trzeciego rozdziału. Znam uczynki twoje. I jakie one są? Masz imię, że żyjesz, a jesteś zmarły. I dlatego Jezus przedstawia się jako ten, który chce dać im życie. Jako ten, który ma pełnię tego życia. Bo tę pełnię życia oferuje martwemu zborowi. Masz tylko imię, że żyjesz. Formalizm, duchowe odrętwienie. Czyli to tak, jakbyśmy mieli jakiś pojemnik, butelkę słoik, tak? Piękna naklejka, tak? Informująca o tym, co powinno być w środku. Tak? I człowiek jest pewny, że to w środku jest, a tam jest zupełnie coś innego. Ten przykład teraz mi się przypomniał z Marka Finlaya. Pamiętacie? Tabletki, lekarstwo, które miało pomóc, tak? Nazwa, etykieta, opakowanie, wszystko się zgadzało. Poza tym, co było w środku. Zawartość nie odpowiadała temu, co było na etykiecie. I Pan Jezus to samo mówi o chrześcijaństwie. Masz imię tylko, że żyjesz. Czyli chodzące, żyjące trupy. Zdajecie sobie sprawę? To jest jeden z najsmutniejszych opisów, jakie znajdujemy w tych historii siedmiu zborów. Bo nie wiem, czy może być coś gorszego. Ale my pamiętajmy, że historię siedmiu zborów my nie tylko czytamy historycznie. My to czytamy również, starając się odnieść to do siebie. Czy Pan Jezus mnie dzisiaj nie mógłby powiedzieć tego samego? Może ja mam imię, że żyję, a jestem umarły? Może moje zasady, może to, w jaki sposób ja wyznaję swoją religię, już sformalizowało się, jest takie odrętwiałe. Jest to coś, co należałoby przemyśleć. I dlatego w drugim wierszu czytamy, bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, co bliskie śmierci. Czyli Pan Jezus mówi, że jest jeszcze wiele do zrobienia, wiele do utwierdzenia, ale tyś się zatrzymał. Wielu ludzi w swoim poznawaniu drogi Bożej zatrzymuje się w pewnym momencie. Wielu ludzi, na przykład do momentu chrztu, są zaangażowani, pełni zapału, studiują, spotykają się, a potem nagle coś dzieje się. Myślą, że wszystko wiedzą. A okazuje się, że nie, że dopiero jesteśmy na początku drogi, albo w połowie drogi. To tak jak teraz ostatnio mój mały synek, 6-letni, on do szkoły muzycznej chodzi, do zerówki, tak? I powiedział pani, że już nie będzie więcej chodził. A pani pyta, dlaczego? No bo ja już wszystko umiem. Już wszystkiego się nauczył. Tak? I nie będzie chodził. I tak wielu chrześcijanom wydaje się, że już wszystko wiedzą, wszystko poznali. Tak wydawało się ludziom w czasach reformacji. Zatrzymali się. Zresztą historycy badający ten okres, nawet taki termin został ukuty, to jest bardzo powszechny termin, zatrzymanie się w pół drogi. Zatrzymali się w pół drogi. Pan Jezus oddaje to innymi słowami. Mówi, bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Czyli są rzeczy, które jeszcze pozostały do utwierdzenia, do odkrycia. Byście odkryli pewne nauki ewangeliczne, ale nie wszystkie. Jeszcze wiele, co trzeba wydobyć na światło dzienne. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś. Bądź czujny. Tak też przypomina mi się z tą czujnością. Pan Jezus, gdy był tutaj na ziemi, swoich uczniów kiedyś prosił, aby modlili się razem z nimi. Wtedy, gdy w Getsemane on się modlił, mówi do nich, módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie, a oni spali. Prosił ich, aby byli czujni. Gdy odchodził z tej ziemi wiele razy, mówił, czuwajcie, bo nie wiecie,
tak, kiedy te rzeczy będą się działy. Jest to, myślę, bardzo ważna lekcja, którą sobie przypominamy dzisiaj. Ale czytamy, że w Sardes było kilka osób, które nie skalały swoich szat. Kilka osób. Dlatego będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. To są ci, którzy dali początek kolejnemu okresowi, zboru Filadelfii. I między na przykład zborem Sardes a Filadelfii jest kolosalna różnica. Jeśli w Sardes Pan Jezus tak naprawdę nie ma za co pochwalić ich, tak z kolei w Filadelfii Pan Jezus nie ma za co zganić ich. To jest drugi zbór, bo pierwszy był w Smyrnie, drugi zbór, dla którego Pan Jezus nie ma żadnej nagany. To są ci, którzy właśnie przeprowadzili jak gdyby ten okres Sardes w okres Filadelfii. W 1670 roku, gdyby tak kilka faktów historycznych podać, w 1670 powstali pietyści, którzy zrywają z kościołem luterańskim, który w tym czasie stał się już takim skostniałym kościołem. Oni jak gdyby nie godzili się z tym, chcieli jakiegoś ożywienia. Tak? I nastąpiło wspaniałe, potężne ożywienie. Z kolei w 1736 roku Wesley, który dał początek metodyzmowi, też potężne ożywienie, jedno chyba z największych ożywień, jakie miało miejsce w historii tej nowożytnej chrześcijaństwa. To są chociażby takie dwa przykłady. Ja myślę, że Pan Jezus o tych tutaj myślał, o tych kilku, którzy, tak jak czytamy tutaj, chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni, którzy nie skalali swoich szat. I oczywiście, tak jak wszystkie listy, i ten kończy się zwycięstwem. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia Jego z Księgi Żywota i wyznam imię Jego przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Nie wymarzę Jego imienia. Czyli po raz kolejny dowiadujemy się, że jest możliwość wymazania, tak, imion tych, które są zapisane, a pozostają w tej, czyli nie pozostaną, moglibyśmy inaczej powiedzieć, w Księdze Życia imiona tych, którzy jedynie przyznają się do wiary, czyli ci, tych, którzy mają imię, a tak naprawdę są martwi. I dlatego jest tutaj mowa, że dostaną to imię i to imię nie będzie wymazane z Księgi Żywota. Ale to imię prawdziwe, to imię właściwe, nie takie, które się ma na zewnątrz, a wewnątrz jest się kimś innym. To jest jak gdyby apel do nas, aby nasze chrześcijaństwo, nasza religijność, nasza wiara była czymś nie tylko na zewnątrz, ale przede wszystkim czymś wewnątrz. A z obfitości serca, aby mówiły usta, czyli z obfitości wnętrza, aby to się ujawniało na zewnątrz. Bo jeśli jest odwrotnie, to są po prostu tylko przebrania. Tak? A Pan Jezus nie chce, abyśmy byli przebierańcami. Tak? Chce, abyśmy byli autentycznymi, żywymi chrześcijanami. I mamy okres Filadelfii. Kościół wieku misji. Tak określa się ten okres. 1790 rok, 1844. Bardzo krótki okres. Około 50 lat tylko. Ale okres bardzo burzliwy, bardzo gorący, nie burzliwy, tak jak Tiatyra, tak, czy Pergam, jeśli chodzi o odstępstwo, nie, ale burzliwy, jeśli chodzi o działanie na rzecz Boga, na rzecz Jego prawdy, Ewangelii. Samo słowo Filadelfia oznacza braterska miłość. Chyba Pan Jezus nie mógł znaleźć lepszego zboru na określenie właśnie, na oddanie tego okresu historii chrześcijaństwa. Bo to jest właśnie to, co następuje po pietystycznym czy wesleyowskim ożywieniu, jakie miało miejsce pod koniec XVII-XVIII wieku. Właśnie braterska miłość, braterska troska o bliźniego. Wyobraźcie sobie, że to właśnie w tym okresie chrześcijanie nagle uzmysłowili sobie, uświadomili sobie, że oni nie są jedynymi ludźmi na świecie. Że świat to nie tylko Europa, tak? To nie tylko Ameryka.
że świat to również kraje zapomniane, że tam też żyją ludzie, że trzeba im też zanieść Ewangelię. Bo Pan Jezus powiedział, idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody. A tu mija już 18 wieków nowożytnej ery, a chrześcijanie nie bardzo garną się do realizacji tego zadania. I to jest właśnie okres, kiedy powstają ruchy misyjne. Ale zanim powiemy coś więcej, przeczytajmy list do zboru Filadelfia. Do anioła zboru Filadelfii napisz, to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida. Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie. I ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznać, że ja Ciebie umiłowałem, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać. Przeto i ja zachowałem Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które wstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Oto widzimy drzwi otwarte. To jest ta pierwsza taka charakterystyczna rzecz, która nam się tutaj pojawia. Drzwi otwarte i drzwi, których nikt nie może zamknąć, których wcześniej nikt również nie mógł otworzyć. To są, tak się mówi, drzwi nowych możliwości, które pojawiają się. Drzwi służby, drzwi wydawania świadectwa przez tych, którzy nie zapierają się swojego mistrza, tego, w którego wierzą. Ci niektórzy, te kilka osób, Sardes, tak, to ci, którzy przeszli przez te drzwi. Pan Jezus mówi, chociaż niewielką masz moc. To nie było tak, że wszyscy ludzie na świecie zrozumieli, że trzeba nieść Ewangelię. Nie, to było kilkanaście, kilkadziesiąt, nie wiem, tu liczby nie są istotne, ale sam Pan Jezus mówi, chociaż niewielką masz moc. Czyli niewielu was jest. Te kilka osób, Sardes, teraz nagle są otwarte możliwości, otwarte drzwi działania i oni przez te drzwi przechodzą. Ufają w moc swojego mistrza. To w tym właśnie czasie, między 1790 a 1844 rokiem, powstają towarzystwa misyjne. W tym krótkim czasie powstaje 12 towarzystw misyjnych. Ja może nazwy niektóre podam. Na przykład Baptystyczne Towarzystwo Misyjne powstaje, Londyńskie Towarzystwo Misyjne, Niderlandzkie, Amerykańskie, Bazylejskie. No nie będę czytał pozostałych. Około 12 towarzystw misyjnych powstaje. Co ciekawe jeszcze, w tym czasie powstają biblijne towarzystwa. To jest jaka różnica jest między misyjnym a biblijnym towarzystwem. Misyjne towarzystwa wysyłały misjonarzy. Tak, do tych nowych krajów, nowych oczywiście w cudzysłowie, Indie, Chiny, Birma, Afryka Południowa. Tak, te kraje, tam misjonarze teraz jadą. Ale powstają również towarzystwa biblijne. Towarzystwa biblijne, które za cel stawiają sobie drukowanie Biblii, Pisma Świętego, Słowa Bożego w jak największych nakładach, po jak najniższej cenie, w jak największej ilości języków. Pismo Święte tłumaczone jest wtedy na bardzo dużo języków, tych znanych i tych mniej znanych. Drukowane są w bardzo dużych ilościach. W tym czasie, w 1804 roku między innymi powstaje brytyjskie towarzystwo. To towarzystwo, którego Biblię my dzisiaj trzymamy w swoich dłoniach. Tak, to jest brytyjskie towarzystwo biblijne, powstaje w 1804 roku. Ono za cel sobie postawiło, aby drukować Biblię jak najniższym kosztem i dostarczać ją czytelnikom po jak gdyby kosztach własnych, czyli nie zarabiając nic na tym, aby po prostu jak najwięcej ludzi mogło
tę Biblię otrzymać. Zresztą z tego, co wiem, to do dzisiaj, chociaż tam minimalnie to się pozmieniało, ale do dzisiaj Towarzystwo Brytyjskie przynajmniej no, jest to takim sztandarowym jego hasłem. Trochę później, bo w 1816 roku, czyli 12 lat później, powstaje amerykańskie Towarzystwo Biblijne. To są te dwa największe towarzystwa, które drukują Biblię i rozpowszechniają naprawdę w masowych ilościach. Pismo Święte nagle staje się ogólnodostępne. Do tej pory przecież tak nie było. Wzrasta niesamowicie w tym okresie zainteresowanie studiowaniem Biblii, bo skoro ludzie dostają do ręki Biblię, zaczynają ją czytać, zaczynają zastanawiać się. Szczególnymi księgami, które w tym czasie są badane, czytane, jest Księga Daniela i Księga Objawienia. Tak, bo w czasach reformacji, za czasów Lutra, w XVI wieku, XVII wieku, szczególnie badano księgi Nowego Testamentu. Te księgi, które mówiły o łasce, o zbawieniu z łaski, list do Rzymian, list do Galatian, inne listy. Tak? To była ta wielka reformacja. Teraz przychodzi czas na kolejne księgi Pisma Świętego. W samej Anglii przez 40 lat powstaje w tym czasie około 60 komentarzy do Księgi Objawienia i Księgi Daniela. To są naprawdę imponujące liczby. Ludzie badają, są zafascynowani tymi rzeczami. I co wynika ze studiowania Księgi Daniela i Księgi Objawienia? Jedyny wniosek wynika, do którego dochodzą niezależnie ludzie na różnych kontynentach, w Ameryce i w Europie, że Pan Jezus już powraca. Że Pan Jezus niebawem powróci na naszą ziemię. Że historia ziemi dobiega do swego końca. Zaczęto głosić, że żyjemy w Adwencie, czyli w tym czasie, który już poprzedza przyjście Jezusa. Bo Adwent wielokrotnie kojarzy nam się z tym okresem przed pierwszym pojawieniem się Jezusa na naszej ziemi, przed Bożym Narodzeniem. Ale wtedy zaczęto głośno mówić o tym drugim Adwencie. Że przecież Pan Jezus odchodząc dał obietnicę, że powróci. Że przyjdzie jeszcze raz na naszą ziemię. Tak było w Europie, w tym samym czasie w Ameryce. Jest podobne zainteresowanie nauką o powtórnym przyjściu Chrystusa. Pojawia się wielu zwolenników drugiego Adwentu. Tam na kontynencie amerykańskim szczególnie taką postacią jest William Miller, wokół którego grupują się ludzie z różnych wyznań, z różnych społeczności, pod tym jednym hasłem. Pan Jezus powraca. I dlatego ten okres nazwany jest Filadelfią, miłością braterską. Bo oni, mimo że pochodzili z różnych wyznań, z różnych społeczności religijnych, nie dzieliło ich nic. Oni nie dyskutowali, jak gdyby, o tych różnicach. Ich łączyła ta jedna wspaniała nadzieja. Powraca Pan Jezus. I teraz, gdyby oni się teraz wdali w dyskusję, tak, w spory, to nic by nie zdziałali, bo oni by utonęli w morzu tych dyskusji. Oni wiedzieli, że różnią się, ale wiedzieli, że czasu jest coraz mniej, że trzeba ogłosić światu, że Pan Jezus powraca. Dlatego powstawały towarzystwa misyjne, towarzystwa biblijne. To właśnie ci ludzie, bo trzeba ludziom na świecie ogłosić, że powraca Pan Jezus. Dlatego nie można się kłócić. Dlatego ta miłość braterska, filadelfijska połączyła wtedy tych ludzi. I oni bez względu na wyznanie, bez względu na społeczność, z jakiej pochodzili, głosili o tym. Skupiali się w tym potężnym ruchu. W Ameryce to był naprawdę potężny ruch. On zaczął się tutaj w Europie, ale tutaj nie znalazł do końca takiego dobrego gruntu. Tak? Podłoża. Jednak tutaj różne procesy historyczne również zadziałały. Także potem główny ten nurt przeniósł się na kontynent amerykański. To jest okres wyzwolenia niewolników również. Tak? O tym też często się zapomina. Okres jak gdyby dotarcia, dokopania się do tych kolejnych zapomnianych nauk Pisma Świętego. To jest ten okres, kiedy zwrócono szczególnie na naukę o przykazaniach Bożych. Problem Dnia Pańskiego. To jest właśnie ten okres. Tak? Czy niedziela, czy sobota. Powtórne przyjście Chrystusa. Ale ludzie, nawet gdy docierali do tych nowych prawd,
Oni jakoś przyjmowali je szybko. Zapominali o tych różnicach, jakie ich dzieliły i pracowali razem, by ta braterska miłość rosła, żeby ona się rozszerzała i aby jak najwięcej ludzi usłyszało prawdy Ewangelii. I dlatego Pan Jezus mówi, zachowałeś nakaz mój. Jaki nakaz? No ten pierwotny nakaz, jaki dał Pan Jezus. Ogłoszenia Ewangelii. I dlatego, tak jak każdy list i ten kończy się również zwycięstwem. A zwycięzca to ten, który mimo fałszywych nauk czy prześladowań zewnętrznych wytrwa do końca. I w tym okresie jest wielu ludzi, którzy... Bo czytamy, tutaj też mieli problemy. Tak? Bo czytamy, że tu synagoga szatana też się objawiła. Tak? Zauważyliście to? Że i w tym okresie, bardzo takim pozytywnym, bardzo dobrym, no szatan też nie poszedł na urlop. Tak? On musiał tam mieszać. Musiał swoje trzy grosze tam włożyć. Ale czytamy w 9 wierszu o to sprawie, że ci synagogi szatana, którzy podają się dla Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, o to sprawią, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg. Czyli, że jednak oni przegrają. Prawda jednak zwycięży w tym okresie. I poznają, że ja Ciebie umiłowałem, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przed mnie wytrwać. Przeto i ja zachowałem Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. O tej godzinie próby będziemy jeszcze mówili w przyszłości. Nie chciałbym teraz się tutaj nad tym zatrzymywać. Zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego. Tak jak oni byli filarami w tym czasie, tutaj na ziemi, jeśli chodzi o ogłoszenie Ewangelii, stają się filarami w świątyni Bożej. Po raz kolejny czytamy, że w niebie jest świątynia Boża. A gdyby ktoś miał jeszcze wątpliwości, chociaż wiem, że po studium Księgi Daniela już chyba nie ma takich, ale gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości, mamy tutaj kolejny na to dowód. I ostatni kościół, ostatni zbór, ostatni okres. List do zboru w Laodycei. A do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a także letni, a nie gorący, ale zimny, wypluje Cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem, zbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wierzyłeś pożałowania, godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę w nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Siódmy zbór, czyli ostatni. A jeśli ostatni, to jakiego okresu historii świata dotyczy? Ostatniego, czyli naszego. Jakkolwiek byśmy nie liczyli, nigdzie nie czytamy, aby był jeszcze ósmy zbór. Na siódmym zborze kończy się historia naszej ziemi. I jeśli szósty zbór to był, kończył się w 1844 roku, no to siódmy zaczyna się w 1844, no i kończy powtórnym przyjściem Chrystusa. Ale zauważyliście oczywiście coś smutnego, że ten zbór też nie ma pochwały. Czyli ostatni okres historii świata jest raczej smutny. Pan Jezus nie ma nic, za co mógłby ten okres pochwalić. To niejakoś po raz drugi spotykamy, ale tamto to już jest historia, a my jesteśmy dzisiaj. Tak? Jakkolwiek byśmy się nie zgadzali może nawet z tymi umownymi datami, tak? Bo te daty naprawdę są umowne, te dzielące te okresy, no to jedno jest pewne, że ósmego zboru już nie ma. Czyli ten siódmy musi dotyczyć nas. Tak? I jeśli ktoś nawet, gdy mówiłem o tym, w Sardes chociażby, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Nawet chciałem zasugerować, może ktoś z nas by się przyznał tak do tego, że ma imię, że żyje. Może nawet odrzuciliśmy to. Bo myśleliśmy może, że ten ostatni okres będzie trochę lepszy. Ale tu się okazuje, że nie.
że Laodyceja to jest smutny czas. Samo słowo Laodyceja składa się z dwóch, jak gdyby jest zlepkiem dwóch słów, które w tłumaczeniu na język polski oznaczają sądzenie ludu albo sprawiedliwy lud. Tutaj też bibliści, teolodzy jeszcze spierają się, dlatego że, bo i tu występuje słowo lud, ludzie. Ale jeszcze problem jest z tym sądzeniem i z tą sprawiedliwością. Ale sprawiedliwość ma wiele wspólnego z sądzeniem. Sąd ma wiele wspólnego z sprawiedliwością. I stąd są tutaj dyskusje. Ale jakkolwiek byśmy tego nie rozstrzygali, to oba tłumaczenia są dobre. Bo odpowiadają jak gdyby charakterowi tego, czym Laodyceja jest. Sądzenie ludu albo lud sprawiedliwy. Powiedzmy, no to jest różnica. Niezupełnie. Lud sprawiedliwy. Zauważyliście, że Laodyceja taka jest. Bo w pewnym momencie mówi, niczego nie potrzebuje. Jeśli ktoś niczego nie potrzebuje, czyli jest w porządku z nim wszystko. Czyli mówią o swojej sprawiedliwości. To jest najważniejsze poselstwo. To, które skierowane jest do Laodycei, najważniejsze poselstwo dla nas. Dla wszystkich zawsze było ważne. Ale szczególnie dla nas. I dlatego Pan Jezus po raz kolejny, po raz siódmy mówi, kto ma uszy, niechaj słucha. Pan Jezus przedstawia się tutaj jako początek stworzenia. Tak? Gdzie to mamy? 14 wiersz. Ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Dlaczego do Laodycei Pan Jezus przedstawia się jako początek stworzenia? Zawsze należy sobie zadać takie pytania. My czytamy w Piśmie Świętym, że wszystko, cokolwiek istnieje we wszechświecie, na naszej ziemi, zostało stworzone przez Pana Jezusa. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Myśmy również zostali stworzeni przez Niego. Ale w tym stworzeniu coś popsuło się. I teraz chodzi o to, aby to z powrotem odbudować. I ludzie do dzisiaj dyskutują. Teolodzy do dzisiaj dyskutują, na jakiej zasadzie ma się to odbyć. Na jakiej zasadzie ja mam osiągnąć niebo. Na jakiej zasadzie ja mam być zbawiony. Na jakiej zasadzie ja mam stać się nowym stworzeniem. I popatrzcie, dochodzi do tragedii. Wielu ludzi myśli, że potrafią sami to zrobić. Wielu ludzi myśli i wielu ludziom się mówi, naucza ich się. Jeśli się postarasz, jeśli sobie zasłużysz, to będziesz zbawiony. Znacie to czy nie? To jest powszechna nauka. Jeśli się postarasz, jeśli się zmobilizujesz, jeśli sobie zasłużysz i tak dalej, będziesz zbawiony. Nie, Pan Jezus zborowi w Laodycei chce już w samym przedstawieniu się, jak gdyby wybić to z głowy. I powiedzieć, jeśli na tym będziecie bazowali, właśnie dlatego jesteście Laodyceją. Że wam się wydaje, że wy sami możecie osiągnąć sprawiedliwość. Bo Laodycea oznacza sprawiedliwy lud. Ten, który myśli, że może sam osiągnąć sprawiedliwość. A Pan Jezus mówi, nie, ja jestem Amen. Początek stworzenia Bożego. W liście do Efezjan, jeśli jeszcze może macie wątpliwości, czy nie wiecie, o czym myślę, o czym mówię, list do Efezjan chciałbym, abyśmy otworzyli. To jest, już szybciutko szukam. Tak, to jest strona 1262, jeśli chcecie śledzić ze mną. 1262, drugi rozdział, czytam 8 i 10 wiersz. Albowiem łaską zbawieni jesteście, przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I 10 wiersz, ten tutaj najistotniejszy dla nas dzisiaj. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni. W Chrystusie Jezusie, do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Rozumiemy, dlaczego Pan Jezus do Laodycei przedstawia się jako początek stworzenia Bożego? Bo 10 wiersz do Efezjan mówi, Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie, do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Tak jak nie mogliśmy stworzyć się sami na samym początku, nie mogliśmy się ulepić z gliny, tak samo dzisiaj nowe stworzenie jest Bożym dziełem. Pismo Święte mówi, Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Dlatego Laodyceja niech nie polega na swojej sprawiedliwości. Laodyceja niech uchwyci się Bożej sprawiedliwości.
Niech uwierzy, że Pan Jezus może stworzyć ją na nowo do dobrych uczynków. Jesteśmy Bożym dziełem. Kolejna rzecz. Znam uczynki Twoje. To jest chyba najsmutniejsza rzecz, no, jaką tutaj czytamy. I te uczynki jak wyglądają? Pan Jezus mówi, ani nie jesteście letni, ani, przepraszam, ani zimni, ani gorący. Jesteście letni. Pan Jezus jeszcze będąc tu na ziemi, gdybyście uważnie czytali Ewangelię Mateusza, 24 rozdział, wtedy, gdy mówił o znakach końca, o znakach czasu, tam mówił o wojnach, wieściach wojennych, o zarazach, o trzęsieniach ziemi i tak dalej. I w pewnym momencie też mówił o miłości, z którą co się stanie? Oziębnie. Mówi, miłość wielu oziębnie. Popatrzcie, spełniło się. Ani letni, ani zimni, ani gorący. Letni. Miłość wielu oziębła. Była gorąca, ale coś stało się. Wiecie, to spraw fizyki. To nie trzeba nawet być teologiem, to nie trzeba nawet Biblii czytać. Spraw fizyki wiemy, że jeśli coś podgrzejemy nawet do 100 stopni i pozostawimy samemu sobie, to co się z tym stanie? Ostygnie. Żeby coś było gorące, trzeba dbać o to, żeby było gorące. Trzeba ciągle dostarczać energii tam. Gdy tylko energii nie będziemy dostarczać, nic z tego nie będzie. Stanie się letnie. Przybierze temperaturę pokojową, temperaturę otoczenia. Nie stanie się zimne, bo żeby zimne się stało, też trzeba energii dać. Tak? Lodówka też pobiera energię, żeby stało się coś zimne. Ale żeby się stało letnie, nic nie trzeba robić. Laodycea też jak gdyby spoczęła na laurach. Oni poznali coś. Wspaniałe nauki. Ale teraz pomyśleli, że skoro już poznali, to wszystko teraz jakoś się będzie toczyć. Ale nie dostarczając energii z zewnątrz, nic z tego nie będzie. Czyli, a w jaki sposób my do życia duchowego dostarczamy energii? Co jest takimi piecykami energetycznymi w życiu duchowym? Uczestnicząc w spotkaniach, w nabożeństwach, osobiste studium Pisma Świętego, osobiste karmienie się Słowem Bożym każdego dnia, świadczenie. Wiele tutaj elementów moglibyśmy wymienić. Ale dlaczego Laodyceja stała się letnia? No bo w pewnym momencie powiedziała, że ona już wszystko ma. Wszystko wie. Czytamy, mówisz, bogaty jestem. No człowiek, który jest bogaty, który już wszystko ma, niczego więcej nie potrzebuje. Zresztą czytamy tutaj. I niczego nie potrzebuje. Dokładnie czytamy. No ktoś, jeśli już niczego nie potrzebuje, tak jak mój syn, skoro już się wszystkiego nauczył, tak? No to on już nie potrzebuje nic więcej uczyć się. No to po co? Rozumiemy? Skoro chrześcijanin zrozumie w swoim duchowym życiu, że już wszystko wie, że już jest dobry, że już jest sprawiedliwy, że już jest święty, zostanie w takim stanie. No bo po co? Co ma więcej do zrobienia? To jest dramat. To jest problem Laodycei. Takie dwa cytaty sobie wynotowałem. Jakaż to hańba, że nieprawość i oziębłość tego świata dostaje się tam, gdzie nigdy nie powinna mieć miejsca. Boże działanie na naszą rzecz winno powodować entuzjazm. Jak rozczarowany musi być nasz Pan, patrząc na letność naszej miłości do Niego. Powiada On, przez wiele lat słuchałeś wzruszających prawd, kazań i nie wprowadziłeś ich w życie. Ciekawa myśl. Drugie zdanie. Posiadasz kształt pobożności. Czyli to, co w Sardes. Masz imię, że żyjesz. Posiadasz kształt pobożności. Lecz w tobie nie ma prawdziwej, wypływającej z serca świętości. Sam jesteś zwiedziony i innych wprowadzasz w bezwartościową religię. Sam zwiedziony i innych wprowadzasz w bezwartościową religię. Laodycea ma problem, bo mówi, jestem bogata, czyli pomyślność, którą posiada. A pomyślność jest zawsze bardziej niebezpieczna niż czasy niedoli. To już zauważyliśmy w historii tych siedmiu zborów. Gdy było źle, Kościołowi był czysty. Był odważny. Ewangelizował. Gdy tylko było mu dobrze, spoczywał na laurach.
jest wielkie niebezpieczeństwo właśnie w czasach pomyślności. No bo wtedy się mówi, my mamy prawdę, tak, my mamy te prawdziwe nauki. Ale Pan Jezus mówi, ale nie wiesz. Ty myślisz tylko, że to wszystko masz. A nie wiesz, żeś pożałowania godny. Nędzarz, biedak, nagi, ślepy. Patrzcie, ile rzeczy tam Pan Jezus wymienia. Moglibyśmy teraz czytać ze Starego Testamentu, bo to nie jest historia tylko Nowego Testamentu. Chociażby za czasów proroka Izajasza. Bóg przez proroka Izajasza do swego ludu izraelskiego już w pierwszym rozdziale kieruje słowa, w których mówi, że to nawet zwierzęta są mądrzejsze. Bo jak gospodarz sypie ziarno, siano zwierzętom, to one mają jakąś wdzięczność. To one widzą, znają tego gospodarza. Tak? Nawet dzikim zwierzętom, jak się podaje jedzenie, to one potem szanują tego, który im to czyni. I tam w pierwszym rozdziale Izajasza Bóg mówi, a mój lud niczego nie rozumie. To zwierzęta, wół, osioł znają żółw swego Pana, mój lud niczego nie rozumie. Też takie zdanie wypisałem. Żadne zwiedzenie nie jest tak trudne do zauważenia i leczenia, jak pojęcie własnej sprawiedliwości. Zauważyliście to? Żadne zwiedzenie nie jest tak trudne do zauważenia i leczenia, jak pojęcie własnej sprawiedliwości. Dlatego Pan Jezus mówi, a nie wiesz. Czyli to nie jest problem, gdy człowiek jest chory, bo może się leczyć. Kiedy jest największy problem? Gdy jest chory i nie wie o tym. Wtedy nie idzie się leczyć. A tutaj czytamy, ty jesteś chory, a nie wiesz. Jesteś ślepy, nie widzisz tego. To jest tutaj tym niesamowitym problemem. Takimi byli faryzeusze za czasów Jezusa. Pan Jezus podaje taki przykład, przypowieść o celniku i faryzeuszu w świątyni. Znacie to. Faryzeusz stoi z przodu świątyni, mówi, Boże, dziękuję Ci, że jestem taki dobry, że nie jestem jak ten celnik. A celnik stoi z tyłu i bije się w piersi, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. I Pan Jezus na koniec mówi, że to faryzeusz. Nic nie widział, był ślepy. Że to celnik odszedł usprawiedliwiony. A faryzeusz mimo tej całej swojej dobroci nie mógł zauważyć choroby, która jest w nim. I dlatego nigdy nie potrzebował lekarza. A jeśli ktoś jest zdrowy, nie potrzebuje lekarza. I to dlatego Pan Jezus powiedział kiedyś w Ewangelii Łukasza, czy znajdzie wiarę na ziemi Syn Człowieczy, gdy przyjdzie. Nie! Bo wiary w siebie, w swoją sprawiedliwość, to Pan Jezus dużo znajdzie na tej ziemi. Rozumiecie? Ludzi bogatych, tych Laodycejczyków, którzy będą mówili, bogaty jestem, niczego nie potrzebuję. Bardzo dużo będzie. Nie, Pan Jezus tutaj mówi o tej wierze, o tej ufności w Jego zasługi. O tę moc twórczą, która jest tylko w Nim. O uchwycenie się Jego zbawienia. Czy to znajdzie, gdy przyjdzie? Ludzie myślą, że posiadają dość siły, aby móc właściwie korzystać ze świeckich przyjemności. Jednak są zaślepieni i rozmiłowani w tych rzeczach. A to, co uważają za siłę, jest ich słabością. Wielu ludzi dzisiaj mówią, że jest silny. A nie mają zapanować nad najprostszymi rzeczami, nad telewizją, nad tym, co słuchają w radiu, nad tym, co czytają w prasie. Tak moglibyśmy tu opowiadać i opowiadać. Być nędzarzem i nie wiedzieć o tym. W Laodycei mamy bardzo wielu bogatych nędzarzy. Zauważyliście? Bogaci są, ale tak naprawdę nędzni. Zwróćcie uwagę, w domu przestudiujcie jeszcze raz list do zboru w Smyrnie. Tam są nędzarze bardzo bogaci. Zwróćcie na to uwagę. I tam Pan Jezus chwali ich za to. Mówi, wy jesteście najbardziej biednymi ludźmi, ale tak naprawdę jesteście bogaci. A tutaj w Laodycei mówi, jesteście bogaci, ale tak naprawdę to jesteście nędzarze. Jest różnica. Porównajcie chociażby te dwa listy, te dwa zbory. Być pewnym, że jest się dobrym chrześcijaninem i być zwiedzionym. Kiedyś usłyszeć od Pana Jezusa, nie znam was. I dlatego Pan Jezus mówi, radzę Ci, abyś nabył u mnie złota. Lekarstwo jest tylko u naszego Zbawiciela. Tylko tam możemy je nabyć. Jaka cena za to lekarstwo? Jaka jest cena? Też moglibyśmy tutaj rozmawiać i dyskutować. Pan Jezus mówi, że swoją łaskę daje nam za darmo. Ale z drugiej strony daje przypowieść o człowieku, który znalazł perłę drogocenną i wszystko sprzedał, aby tę perłę zyskać.
I do dzisiaj teolodzy dyskutują. To jak, zbawienie jest za darmo, czy trzeba wszystko sprzedać? Ach, moi drodzy, to jest i tak, i tak. Po prostu zależy od mojego nastawienia, od mojego serca. Na ile zbawienie dla mnie jest ważne. Na ile właśnie ten ogień miłości Bożej pali się we mnie. Pan Jezus nie chce, abym ja zapracowywał na to zbawienie. Bo On wie, że nigdy mi się to nie uda. Nigdy bym nie osiągnął w ten sposób zbawienia. I dlatego w liście do Efezjan czytamy, to jest darmo z łaski, aby się nikt nie chlubił. Aby wszyscy mieli równe szanse. Bo co to za sprawiedliwość, jeśli ktoś ma więcej pieniędzy, to zawsze w tej kolejce zbawienia będzie stał pierwszy. Bo wystarczyło w średniowieczu zafundować jakiś kościół, jakąś kaplicę, tak już w księgach być zapisanych do wiecznego zbawienia. Ale byli ludzie, którzy nie mieli pieniędzy. No i co? Czyli w ogonku do zbawienia stali na samym końcu. I dlatego Pan Jezus mówi, że zbawienie jest za darmo, z łaski, aby się nikt nie chlubił. Aby wszyscy mieli jednakowe szanse. Bo zbawienia nikt nie może sam osiągnąć. Nawet nie dlatego, żeby się nikt nie chlubił. Mówi, sprawiedliwego nie ma ani jednego. I dlatego na tej zasadzie nikt nie może osiągnąć zbawienia. Ale zbawieni będą tak naprawdę tylko ci, którzy tego zbawienia tak bardzo pragną. Jak człowiek, który znalazł tę perłę drogocenną. Dla którego wszystko to, co miał, nie miało w porównaniu z tym znaczenia. On był gotowy, jak gdyby to poświęcić wszystko, aby to zdobyć. Rozumiemy tutaj. Tu nie ma sprzeczności w tych dwóch rzeczach. Zbawienie jest za darmo. I za zbawienie często trzeba płacić tak olbrzymie sumy. Ale nie dlatego, że Bóg tego od nas oczekuje. To wszystko zależy od serca człowieka. Pan Jezus oddał wszystko dla nas, aby nas zbawić, nie zatrzymując nic dla siebie. I On pragnie, abyśmy my całkowicie, bezgranicznie należeli do Niego. Byśmy oddali Mu swoje serca, a przede wszystkim naszą samą wystarczalność. Dlatego tutaj mówi o tym złocie w ogniu wypróbowanym. Złoto jest tym czystsze, im częściej pławione jest w ogniu. Ogień jest tym czynnikiem oczyszczającym. I tak samo w życiu chrześcijanina. Ogień, nie ten fizyczny, ale ogień doświadczeń, tych trudności, które przeżywamy w życiu. Bo gdy życie przebiega tak prosto, nigdy nie odczujemy potrzeby Boga. I dlatego często przychodzą na nas różne doświadczenia, abyśmy odczuli to pragnienie i potrzebę Boga. I stąd pojawiają się w naszym życiu problemy, trudności, bo w 19 wierszu Pan Jezus mówi, wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź wtedy gorliwy, upamiętaj się. Gdybym was nie kochał, mówi Pan Jezus, pozostawiłbym was. No i co by się z wami stało? Zginęlibyście. Tak jak rodzic często musi skarcić swoje dziecko. Nie dlatego, żeby się na nim wyładować, ale wie, że dzieje się coś złego. Gdy to się utrwali w jego dziecku, w synie, w córce, zginie kiedyś. I dlatego często dochodzi do bolesnych lekcji, tak? Bolesnych tłumaczeń. Ale myślę, że każdy ojciec, matka, tak samo jak nasz Bóg w niebie, chce powiedzieć, tych, których miłuję, karcę i smagam. Chcę, abyś się upamiętał. I chcę, abyś kiedyś żył ze mną w wieczności. I dlatego dalej mówię, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój, otworzę drzwi. I otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę w nim wieczerzał. Ze zbawieniem jest tak, że Pan Jezus nigdy nie da nam tego na siłę. Z naszym życiem duchowym jest tak, że Pan Jezus nigdy nie wedrze się do naszego życia na siłę. On mówi, ja stoję i kołaczę. Ale te drzwi mają klamkę tylko od wewnątrz. To od nas zależy, czy otworzymy te drzwi, czy nie. Jeśli otworzymy, czytamy, On wejdzie do naszego życia. Jeśli nie, ominie i pójdzie dalej. Nigdy nie zrobi tego na siłę. I to jest to, co Pan Jezus mówi do nas dzisiaj. Kto ma uszy, niechaj słucha. Mówi, zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Czyli zwycięstwo jest możliwe. Nawet w tym smutnym okresie laodycejskim. W okresie, gdy wielu ludzi myśli dobrze o sobie. Myśli dużo o swojej sprawiedliwości. Zbawienie swoje osiąga na drodze własnych wysiłków. Pan Jezus mówi, mimo to wszystko, będą w tym okresie zwycięzcy. Będą w tym okresie ludzie, którzy będą pałali gorącą miłością. Będą w tym okresie ludzie, którzy otworzą drzwi swego serca i pozwolą tam wejść Bogu. I to się dzieje na naszych oczach, na naszych dniach. Wielu ludzi otwiera swoje serca. Wielu ludzi już podjęło decyzję chrztu.
pogrzebało swoje życie w wodach chrztu. Wielu ludzi ma tę decyzję. To się stanie już niebawem. Ja apeluję jeszcze raz przy tej okazji. Nie odwlekajcie tego. Nie zwlekajcie. 22 marca znowu w tym zborze będziemy mieli chrzest. Wpuśćcie Jezusa do swoich serc. Otwórzcie Mu te drzwi. A On uczyni, że staniecie się zwycięzcami. Potrzebujemy Boga w naszym życiu. Potrzebujemy tego wewnętrznego przeżycia łączności z Nim. Bo tylko wtedy nasze życie nabiera sensu. Pan Jezus ominie nasz dom. On naprawdę nigdy nie wedrze się tam siłą. Decyzję zawsze możemy podjąć tylko my. Jakkolwiek by czarno nie wyglądał okres laodycejski, nadal możemy podejmować decyzję. I nadal możemy się stać zwycięzcami. Wszystkie listy kończyły się słowem zwycięzca. 7 list również kończy się takim samym zapewnieniem, że nawet w tych trudnych dniach możemy